że Janek jesteś prawdopodobnie jednym z najmłodszych zawodników, którzy mieli okazję trenować z pierwszym zespołem GKS-u Tychy, ale patrząc twoje poczynania i na treningu i sparingach, tej tremy i stresu chyba zupełnie nie widać. To znaczy z każdego treningu na trening i z sparingu na sparing czuję się lepiej tutaj z chłopakami, na pewno na boisku to się przekłada i myślę, że coraz bardziej się czuję pewny tutaj w tym zespole i myślę, że będzie dobrze. Jesteś zawodnikiem bardzo młodym, ale trochę Europy już zobaczyłeś. W twojej szafie wiszą bez wątpienia koszulki tych topowych klubów angielskich. Byłeś na testach i w Arsenalu, i Liverpool, i Manchester City. Jak tam wyglądały te testy? Jak tam wyglądają treningi? Są duże różnice? Znaczy w Anglii testy były no, dosyć ciężkie, można powiedzieć. Wiadomo, że na innych obrotach się tam pracuje. Na pewno dużo klubów jest zainteresowanych, można powiedzieć. Mam nadzieję, że dobrze tam wypadłem. Tak, z Chelsea jeszcze byłem na turnieju. No, nie było łatwo na pewno, inne obroty, inny klimat. Bardzo ciężka tam jest praca wykonywana, wszystko jest skierowane na piłkę. No, myślę, że naprawdę dałem radę, że pokazałem to, co potrafię. Po tym turnieju w Rotterdamie było jakieś światełko w tunelu, żeby zostać w Chelsea na dłużej? Znaczy propozycja była od klubów, a jeszcze zobaczymy, jak to będzie. To jest na pewno duże wyróżnienie dla chłopaka w tak młodym wieku. Ty miałeś okazję porozmawiać z tymi piłkarzami z podstawowego składu, nie wiem, Liverpoolu, Chelsea. Była w ogóle okazja, żeby się spotkać, porozmawiać, być może podpatrzeć trening? No tak, w Liverpoolu moim trenerem był Steven Gerrard, także zobaczyłem, można powiedzieć, że mojego idola kiedyś. On teraz już skończył grać, ale naprawdę normalnie rozmawialiśmy. Tam każdy dla siebie jest przyjazny. Pierwsza drużyna ma normalny kontakt z młodszymi, podpowiadają sobie, śmieją się. Myślę, że tam nie ma takiej bariery wiekowej między nimi, tylko wszyscy normalnie się dogadują. Kiedy tam przyjeżdżałeś i ktoś spojrzał w twoją legitymację, datę urodzenia, było zaskoczenie, bo masz 15 lat, a nie wyglądasz całkiem dobrze zbudowany fizycznie i chyba nie wyglądasz jak zwykły 15-latek. No zdziwienie było tak samo tutaj i wszędzie są zdziwieni ludzie. No nie wygląda, może tak powiedzieć, ale czuję, że po prostu ze starszym jak się otaczam, po prostu staram się inteligencją dogodzić. Jest cały czas ta przygoda z reprezentacją Polski. W tym debiucie w reprezentacji Polski do lat 15 zdobyłeś bramkę i ciągle też jesteś w orbicie zainteresowań selekcjonera właśnie tych grup młodzieżowych. No, miałem przyjemność jeszcze być na turnieju w Uzbekistanie, gdzie zdobyliśmy drugie miejsce z reprezentacją. Myślę, że będzie w reprezentacji, mam nadzieję, że będzie stałe miejsce i że będę miał duże zaufanie u trenera. Trudno przejść juniorowi, chłopakowi, który ma 15 lat już do takiej seniorskiej piłki, bo jednak na treningach nie ma taryfy ulgowej. Trener trenuje z zawodnikami, którzy są tak naprawdę raz starsi od siebie. No tak, no nie jest łatwo. Na pewno pierwsze 2-3 tygodnie to trzeba się przyzwyczaić do takich ciężkich warunków. No ale po dwóch tygodniach myślę, że idzie to już łatwiej, jest z górki, wszystko po kolei. Oglądając te ostatnie sparingi, potrafisz gdzieś tam łokciami się porozpychać. Na której pozycji, w której części boiska ty czujesz się najlepiej, na której pozycji możesz tej drużynie dać najwięcej? Najlepiej się czuję na pozycji 8 albo 10, czyli defensywny albo ofensywny pomocnik. Myślę, że tutaj mogę najwięcej pokazać. Debiut już teraz w tej rundzie wiosennej byłby takim spełnieniem marzeń? No tak, na pewno. To było moje pierwsze marzenie spełnione.